Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek Superlux HD681 dostarczonych do mnie do testów przez sklep audiomagic.pl i też ceny tych słuchawek możecie sprawdzić sobie w linkach w opisie filmu. Tam są właśnie linki prowadzące do tego sklepu, w którym oczywiście poza tymi słuchawkami znajdziecie jeszcze dużo ciekawych sprzętów. No i teraz na początek trzeba zadać sobie pytanie, czy te słuchawki faktycznie są takie fantastyczne, jak wiele osób mówi. Pisaliście do mnie wielokrotnie, prosiliście o testy tych słuchawek, polecaliście je innym widzom, jeśli ktoś się pytał, jakie słuchawki na przykład do 100 zł sobie kupić. Zachwalaliście je bardzo często, ale też wielu z Was chciało po prostu mojej osobistej opinii, a nie bazowania na opiniach innych. Dlatego ja Wam już w tej chwili w skrócie mogę powiedzieć, że tak, te słuchawki są jak najbardziej warte swojej ceny. Cena to niecałe 90 zł, tak więc naprawdę niewiele. Typowo słuchawki na każdą kieszeń i powiem Wam, że w tej cenie naprawdę fajnie wykonane i bardzo, bardzo fajnie grające. I jeszcze zaspokajając Waszą ciekawość, tak, nadają się i do muzyki, i nadają się w miarę dobrze do gier komputerowych. Jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Ok, więc oto nasze Superluxy HD681. Jak pamiętacie, w zestawie mamy jeszcze dwie rzeczy. Jest to taka torba, taka dość prosta, natomiast funkcjonalna, można je sobie schować do transportu chociażby, i mamy przejściówkę, adapter z małego jacka na dużego jacka, taką pozłataną, całkiem fajną. I moi drodzy, sam przewód zakończony jest takim 3-pinowym mini jackiem i ten duży jack adapter jest nakręcany, jak widzicie, więc całkiem fajna robota. Kabelek jest w zwykłej gumowej izolacji, natomiast ma 2,5 metra aż, więc spokojnie takie słuchawki do komputera i do jakiegoś sprzętu Hi-Fi, więc to jest oczywiście pozytywna cecha. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to jest tutaj od 10 Hz aż do 30 kHz, więc takie dość poszerzone, przy czułości około 98 dB i 32-ohmowej oporności. No i tutaj moi drodzy, żadnego mikrofonu nie mamy, są to tylko i wyłącznie słuchawki stereo i już je Wam pokazuję dokładniej. Zaczniemy standardowo od pałąka. Konstrukcja znana, firmy konkurencyjne też to wykorzystują. Waga słuchawek, moi drodzy, to 230 gram. Jedynie 230 gram. Jest to o 100 gram mniej niż chociażby w znanych gamingowych słuchawkach innej firmy. Tak więc bardzo dobrze, słuchawki naprawdę lekkie. No i też przede wszystkim naprawdę wygodne. Zobaczcie, pałąk zewnętrzny mamy z takiego dość sztywnego drutu, a jednocześnie jest to też elastyczne. Wewnętrzny to jest kawałek takiej skóry ekologicznej z napisem, z logo firmy Superlux. Od spodu nie mamy żadnej poduszki, bo nie jest ona wymagana. I pałąk ten dopasowuje się automatycznie właśnie tak. Chociaż nie jest to aż tak duży zakres jak w niektórych innych słuchawkach. W każdym razie wystarczająco i działa to w pełni. No cóż, potem mamy plastik. Taki myślę, że przeciętnej jakości, nie jest to ani super plastik, ani też nie jest to żadna tandeta, tak więc swoją rolę na pewno spełnia. No i wygląda to wszystko naprawdę dość fajnie, mamy te takie brązowe elementy, dookoła czerń, też ten napis Superlux w tym kolorze, więc wygląda to naprawdę nieźle. Tu takie jakby otworki wentylacyjne, też całkiem dobrze przemyślane i mamy napis Professional Monitor. No i patrzymy dalej, kabelek zamocowany jest tak troszeczkę wyżej, więc fajnie, że nie z samej tutaj muszli, z przetwornika, ponieważ myślę, że w ten sposób jest on bezpieczniejszy przed jakimiś mechanicznymi uszkodzeniami. I dochodzimy do takiego aspektu, jak te całe tutaj wypełnienia. Zobaczcie jeszcze przy okazji, że te słuchawki są naprawdę elastyczne. Ciężko je popsuć, więc to jest plus. No i co do tych wypełnień. No, jest tutaj zwykła gąbeczka. Nie jest to żaden memory foam, więc po prostu może to nam się po czasie ubić. Natomiast jest to po prostu takie wypełnienie jak w większości standardowych słuchawek. I zobaczcie, tu chociażby od kabelka, jak to było spakowane w kartoniku, oryginalnie w opakowaniu, to się już oddusił kabelek. Więc mamy najlepszy dowód, że one mogą nam się ubić, jeśli będziemy naprawdę długo użytkować. Chociaż weźmy też pod uwagę cenę tych słuchawek. Nie spodziewajmy się tutaj jakichś niesamowitych materiałów w takiej cenie. Tak więc miękkość tego jest taka, powiedzmy, podstawowa, ani nie są jakieś super miękkie, nie są też super twarde. Natomiast ta ekoskóra, która jest wykończeniem, jest taka, jak widzicie,
dość twarda, taka średnio przyjemna dla ucha i też troszeczkę mamy tutaj brak wentylacji, więc uszy potrafią się w nich czasami spocić. To chyba w sumie jedyny mankament tych słuchawek. Za chwilę też zobaczycie sobie sekcję dźwiękową i przejdziemy do dość obszernego podsumowania, myślę. Dlatego zapraszam Was do dalszego oglądania tej recenzji Superluxów HD681. Okej, moi drodzy, więc przyjrzeliśmy się tym słuchawkom naprawdę dokładnie. No i powiem Wam tak, widzieliście też sekcję audio, ale troszeczkę to rozszerzę, jeśli chodzi o gry komputerowe. To dźwięk z tych słuchawek jest naprawdę fajny, ponieważ wszelkie efekty typu wystrzały, wybuchy są naprawdę fajnie odwzorowane. Dźwięk nie zlewa się, dzięki temu też możemy dobrze go wypozycjonować. Po prostu wiemy, z której strony padły jakieś strzały, czy jakieś kroki, czy inne wydarzenia rozgrywające się na wirtualnym polu bitwy, dlatego pod względem przetworników to tutaj jest naprawdę wysoka klasa. Pod względem materiałów, no jak widzieliście, są to materiały, a może raczej trzeba powiedzieć, że nie są to materiały topowe, natomiast są adekwatne do ceny, czyli takie ani dobre, ani złe. Słuchawki same w sobie na tyle wytrzymałe, że bez problemu powinny nam przetrwać no, dobre kilka lat użytkowania, jeśli obchodzimy się ze sprzętem należycie oczywiście. Co do komfortu, no to jest dobrze, ale nie jest rewelacyjnie, ponieważ te wypełnienia to jest jednak zwykła gąbka i tu mamy taką dość twardą skórę, czyli nie jest to taka jakość jak w jakichś słuchawkach z memory foam, z prawdziwą skórą. Niestety nie jest to to samo. I jeden minusik, że w tych słuchawkach faktycznie uszy potrafią się pocić. Natomiast są na tyle duże, że każde uszy się tutaj do tych wnętrz zmieszczą bez problemu, więc typowo mamy słuchawki zamknięte, wokółuszne i też całkiem dobrze wygłuszające dźwięki otoczenia. Jeszcze przed zakończeniem rzućcie sobie okiem, jak one się do mnie dopasowują. Tutaj nie ma z tym większego problemu. Tak więc naprawdę słuchaweczki fajne, w miarę lekkie i w miarę dobrze wykonane. No i oczywiście dźwięk. Dźwięk naprawdę fajny. Te gry są naprawdę dobre, a do muzyki są wręcz świetne. Tak więc jak za tą cenę, myślę, że spokojnie tutaj najwyższa ocena dla słuchawek Superlux HD681 oraz też rekomendacje kanału w tej cenie. Bierzcie spokojnie, myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Oczywiście nie spodziewajcie się cudów, pamiętajcie, że to jest niecałe 90 zł, więc jest to w miarę adekwatne do tej ceny, ale jestem pewien, że te słuchawki są w stanie zadowolić naprawdę większość użytkowników. A dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że słuchawki, inne słuchawki firmy Superlux pojawią się jeszcze na moim kanale, jakieś bardziej zaawansowane modele. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!